Hej, słuchajcie, przychodzę ze skończonym produktem. Poczekajcie, bo mam za blisko. Nie zobaczycie. Ze skończonymi produktami. Ze skończonymi produktami. Produkt pierwszy to jest płyn AA intymny. Tak naprawdę to się nazywa Sfeminy. Ja już kiedyś Sfeminy coś miałam i ja nie pamiętam, ale coś mi świta w głowie, że ja już byłam niezadowolona z tej Feminy. No tutaj zakupiłam, bo innego nie było, a byłam w sanatorium w dyskoncie, więc no po prostu byłam zmuszona zakupienia takiego produktu, więc słuchajcie, teraz jest tak, nie wiem, czy Ebris nam da tutaj korzystać z głosu mojego, będę troszkę głośniej mówić. I teraz tak, płyn na codzienne korzystanie z niego jest ok, odświeża, domywa, nie pieni się w ogóle, wcale się nie pieni, więc trzeba go naprawdę dużo, bo spływa z rąk. Wielki plus to, że ma pompkę, no ale co z tego, wszystkie mają pompkę. Dwa, czy on tak bardzo odświeża w spartańskich warunkach, kiedy jesteśmy na przykład na biwaku, no i ta higiena jest nieco trochę zachwiana, albo leżymy jak kłody i po prostu no, nie mamy siły wstać, więc tak, nie, on jest tylko do codziennej pielęgnacji, do codziennego użycia, więc wtedy tak, ale nie sprawdza się, mówię, w ekstremalnych warunkach, kiedy higiena nasza jest zachwiana, no i nie mamy jak po prostu tej higieny dokonać, może tak poetycko, więc tak pół na pół. Drugi produkt, no wiecie, to jest mój Rollon 48 godzin, naturalna bawełna, no to jest mój numer jeden. Ja mam swoje must have'y, 5 sztuk, to jest jeden z nich. Oczywiście drugie to są perfumy Happy Clinic, co o nich mówię zawsze. Więc po prostu, no skończył się, następna buteleczka trzeba zaraz niedługo zakupić, bo Julka też tego wykorzystuje, tą buteleczkę też wykorzystuje. Widziałam, że też mąż coś tam się przekonał, ale on bardzo dużo ćwiczy, bo jest bardzo aktywny, więc nam potrzeba teraz więcej. No i trzeba zakupić po prostu, bo potem jak brakuje, to i brakuje na aukcjach internetowych, albo są mega drogie, nie wiem czemu ludzie się tak cenią. Także tak. No i przychodzę do Was z tuszem do rzęs, który się skończył, a tak naprawdę to się nie skończył, ale pamiętacie, w porównywaczach pokazywałam Wam ten tusz, to jest akurat ten Royal Blue i drugi był Brown. I ja Wam wtedy mówiłam w porównywaczu, że to jest jakaś porażka, masakra i w ogóle, że, że ma tak ostrą tą szczoteczkę, że mi się wbija po prostu w między rzęs i wbija mi się w oko i oko mi strasznie szczypie, łzawi i w ogóle tam się dzieją cuda niewidy. I po prostu go odłożyłam na wiele miesięcy, ale stwierdziłam, że trochę mi go szkoda. No mówię, jakby mi się skończył, nie wiem, nie miałam nigdy tak, ale wiecie, no nieraz tak jest, że myślicie, że macie jeszcze, a już się okazuje, że nie ma i się kończy i jest wtedy porażka. Więc mówię, zostawię go na jakieś tam czarne okazje i w ogóle. Więc sobie tam leżał i czekał spokojnie i się kurzył w pudełeczku. Ale słuchajcie, kupiłam sobie ostatnio pokazywałam Wam właśnie, że zakupiłam sobie dość sporo kolorowych tuszy, więc mówię, po co on tam leży, nie jest mi potrzebny. Raz sobie jeszcze maznę i go po prostu się pozbędę. No i to był dobry wybór, że się raz maznęłam, no bo oczywiście zakułam się w oko, pół godziny z życia odjęte i po prostu go teraz wywalam. Jego jest jeszcze naprawdę bardzo dużo. On jeszcze nawet nie wysechł. Ja go już mam parę miesięcy i nie wiem, jak jeszcze był wcześniej wykorzystywany, to znaczy przechowywany może tak, ponieważ on jeszcze jest całkiem mokry i całkiem dobry, ale ja nie umiem się nim posługiwać, więc go po prostu wyrzucam. No nie. To jest porażka totalna. Jeszcze mam ten brązowy. I on też leży, jeszcze się kurzy, ale też chyba go jutro wykorzystam raz i się go pozbędę. No bo szkoda, żeby leżał. No, nie sprawdza się u mnie. Nie wiem czemu. Jeden ogromny plus tej szczoteczki jest taki, że jeżeli Wy naprawdę, nie wiem, umiecie się posługiwać taką szczoteczką, która jest mega ostra,
to po prostu jest ta szczoteczka dla Was, bo on rozdziela każdy włosek na rzęsach. Nie skleja tych, bo tutaj się bardzo mało gromadzi tego tuszu, więc on naprawdę nie skleja rzęs. Więc jak chcecie mieć mega grube, mega nasączone, no to ten produkt nie jest dla Was, ale jak chcecie mieć tylko delikatnie zaznaczone, no to tak się u Was sprawdzi, no bo delikatnie tylko rozrzedza rzęsy i po prostu one ładnie wyglądają. No ale co z tego, jak ja się zakuwam, więc ja nie umiem z tego tuszu korzystać. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, do jutra, pa, pa.